Jeszcze jeden taki drobiazg. W koreczku mamy magnes, który trzeba koniecznie oczyścić przed zamontowaniem w piaście. I jeżeli jeździmy, chcemy uzupełnić olej, czy mamy jakieś tam potrzeby zajrzenia, wykręcamy ten koreczek i okazuje się, że jest dużo opiłków na tym magnesie, to znaczy, że przyszedł czas, żeby tam rozebrać wszystko, oczyścić i zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, bo te opiłki bez powodu tam się nie znajdują. No tutaj już minimalnie były jakieś opiłki na czubku samym, ale wymieniałem wszystkie łożyska, oba uszczelniacze. Łożyska są 4, tu w środku są 2, tu są 2 różne, w sumie 4, 2 uszczelniacze, jeden w piaście, jeden w goleni, jeden w piaście. No i to niestety trzeba dbać, uszczelniać, wymieniać, bo jak nam wyleci olej, dostanie się błoto, albo chociaż wyleci olej, wszystko nam zardzewieje, no to później jest problem, trzeba wszystko wymieniać. Tutaj sprzęt był nieużywany dosyć długo, ale był zakonserwowany olejem. Teoretycznie można było tych łożysk nie wymieniać, ale przyszedł zestaw naprawczy, w którym były wszystkie łożyska, wszystkie uszczelniacze, ten o-ring pod ten tykielek, więc jak już i tak wszystko rozgrzebałem, to sobie wymieniłem.